Piękne wypowiedzi, wypowiedzi, wypowiedzi. Tu w Warszawie czytaj, no ale najwięcej czytaj Biblii. Niech ciebie Biblia zainteresuje, no i syryjskie manuskrypty Pisma Świętego. No bo wiecie Państwo, bez Pisma Świętego to nie zwalczysz, Jaśku, tej schizofrenii w swoim łbie, w swojej głowie. No bo wiecie Państwo, życie Jaśka, jak było, no to dawno się skończyło. No, także niedobrze, jak matka ma jedno dziecko. Dobrze, gdy matka ma dwoje, troje. No bo to wiecie Państwo, u Mormonów w USA to 11 rodzeństwa. Tutaj taki Mormon piękny z USA to mi w sekundzie wyliczył braci i siostry. Ile on tego ma tam w Ameryce z Salt Lake City. A tutaj Warszawa katolicka, tam gdzie tam Warszawa ma się z Bukaresztem równać. Także te wszystkie lochy, no i ta Felcia, Felicja Boska też, ona podpadła wczoraj na Nikę, proszę Państwa, bo się pchają do stołu. To jak to, pisarka Bożyszkowska, Sękowska, Boska do stołu i się pcha jak świnia, daruj sobie. I Mareczkowi zapłać za jego pracę, jak on ci tam w domu sprzątał, tu w Warszawie, na Urle. No, także Warszawa, proszę Państwa, jest tą taką żebraczką. U Putina oni prosili o gaz, a Putin się wypiął i coraz mniej gazu w Warszawie. Rozpaczaj, Warszawo, i płacz. Płacz po Warszawie, oto najnowsze spotkanie będzie na Karowej 20 w Domu Spotkań z Historią. Zapraszam.